Cześć, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Jak podaje Radio Z i nie tylko, moi drodzy, Sąd Najwyższy uwzględnił trzecią kasację Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących wyroków skazujących za naruszenie zakazu przemieszczania się wprowadzonego przez rząd w dniach 25 marca 2020 roku i 19 kwietnia 2020 roku. Sędziowie uznali, że wprowadzające ograniczenie rozporządzenie nie miało podstaw prawnych. Jak doskonale wiemy, lockdown przez rok walki z dziewiętnastką przyjmował różne oblicza. Najsurowsze były na początku, gdy rząd, mając nadzieję na szybkie zduszenie dziewiętnastki w zarodku, wprowadził zakaz przemieszczania się. Według rozporządzenia z domu można było wychodzić tylko w celu zaspokojenia ważnej potrzeby życiowej. Ograniczenie to, jak zresztą wszelkie inne postulowane przez rząd, także te dotyczące działalności gospodarczej, zostały wprowadzone za pomocą rozporządzenia. Rozpatrując kasację, Sąd Najwyższy potwierdził to, o czym mówiły sądy powszechne, odmawiając karania obywateli za łamanie tak umocowanych przepisów. Zostały one wprowadzone niezgodnie z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się wnieść kasację od wyroków skazujących obywateli za łamanie rozporządzeń, wskazując na brak odpowiedniego umocowania prawnego zakazu. Rząd nie zdecydował się na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, a same ograniczenia wprowadzał rozporządzeniem, a nie wymaganą przez konstytucję ustawą. Sąd Najwyższy potwierdził wadliwość wprowadzanych przez rząd przepisów, uznając, że kasacje były oczywiście zasadne. Orzeczenie ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania państwa, o czym przekonywał na łamach dziennika Gazety Prawnej chociażby adwokat mecenas Andrzej Michłowski. I tutaj cytat. To oznacza, że zarówno wcześniejsze, jak i przyszłe regulacje ingerujące w konstytucyjne wolności, o ile również będą wprowadzane za pomocą rozporządzeń, nie mają podstawy prawnej, a zatem będą mogły być skutecznie kwestionowane. Prawnicy podkreślają, że Sąd Najwyższy potwierdził, że wprowadzane rozporządzeniami restrykcje nie mają podstaw prawnych i nie mogą być wiążące dla obywateli. We wszystkich tych sprawach Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił naruszenie artykułu 54 Kodeksu Wykroczeń w związku ze stosowanymi przepisami rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w czasie pandemii. Głównym argumentem była kwestia niekonstytucyjności przepisów rozporządzenia, które ustanowiły zakaz przemieszczania się z uwagi na to, że tego typu ograniczenia praw konstytucyjnych powinny być ustanowione za pomocą ustawy o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, np. stanu klęski żywiołowej. Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich dodał, że rozporządzenie przekraczało uprawnienia ustawowe, bo delegacja z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych ludzi pozwalała na wprowadzenie ograniczeń, a nie całkowitego zakazu. To stwierdzenie powinno szczególnie zainteresować przedsiębiorców, którym rząd drogą rozporządzenia narzucił zakaz przyjmowania obywateli, klientów. Orzeczenie Sądu Najwyższego przybliżyło uznanie za niekonstytucyjne także tych właśnie obostrzeń. Wprowadzenie restrykcji za pomocą rozporządzeń, a nie za pomocą ustaw i ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, interpretowane jako chęć uniknięcia przez rząd odpowiedzialności państwa i konieczności wypłacania odszkodowań zamykanym przedsiębiorcom. Obowiązek zadośćuczynienia biznesowi wynika bezpośrednio z prawa. Zamiast tego rząd zdecydował się uruchomić tarcze antykryzysowe, które przysługują tylko wybranym, a kwoty wsparcia są często nieadekwatne do strat, jakie wskutek lockdownu ponieśli przedsiębiorcy. Oczywiście wydaje się bardzo prawdopodobnym, iż była to ostatnia interwencja pana rzecznika, albowiem, jak wiemy lub może nie wiecie, u bram już stoi
zastępca z ramienia PiS-u, no i on oczywiście nie dopuści do takiej sytuacji. Oczywistą oczywistością jest to, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za wprowadzenie tego lockdownu i wprowadzenie tych restrykcji, powinni stanąć przed sądem i powinni odpowiedzieć za swoje nieodpowiedzialne poczynania, na których to straciła polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy, no i po prostu zwykli obywatele. Moi drodzy, aby plandemia zniknęła, to przede wszystkim trzeba przestać o niej mówić. Nieważne, czy za, czy przeciw. Po prostu trzeba przestać karmić tego trola. A wtedy powinno, miejmy nadzieję, wszystko wrócić do normy. Pozdrawiam, na razie.